To są woblery wykonane z drewna jabłoni. Otrzymały nowe życie. Ja mówię, że otrzymały duszę. Tak wyglądają. Są to woblerki na indywidualne zamówienie klienta. To są SDR-y, bardzo głęboko schodzące, 12+. To wiadomo jest White Tiger, ale tutaj jest taki znamienny, inny od wszystkich kolorystyk wobler, pomalowany na życzenie klienta. Jak widzicie, kolor jest ciekawy, ja to nazywam przejrzałą pomarańczą, dlatego że klient sobie życzył taki pomarańcz podchodzący pod brąz i życzeniem jego było to, aby na grzbiecie miał delikatne ciapki przebijające tym właśnie pomarańczem. Jest to tak zrobione, jak widzicie. A oprócz tego jego życzeniem było to, ażeby miał delikatny pobłysk, więc cały wobler został zasmużony pyłem brokatowym złotym. Tak to wygląda, nie wiem czy to będzie widać, te zmiany. Brzuszek. Wobler ma 14 cm długości, 110 gram bez kotwic. No i ten White Tiger. I tym oto sposobem jabłoń otrzymała nowe życie i wyszły piękne woblerki.